Teresa Szyszko, dentysta w przerwie na lunch. Jak dzisiaj się zastanawiałam od rana, o czym właściwie możemy dzisiaj porozmawiać. Pomyślałam o tak zwanych naszych sklepach spożywczych, gdzie musimy się właściwie wyposażyć swoją kuchnię, swoją lodówkę w produkty, które potem będziemy zjadać właśnie w przerwie na lunch albo i niekoniecznie nawet na lunch. I mam ciekawe takie spostrzeżenie, nie wiem czy też o tym myślicie czasami, jak się wchodzi do tak zwanego typowego sklepu spożywczego, to mamy działy. I w tym momencie te działy są tak jak gdyby podzielone na takie partie żywnościowe, na mięso, czyli tak zwane, no właściwie właśnie mięso, wędliny, potem nabiał, pieczywo, no i ewentualnie jakieś napoje, no i potem jeszcze kilka mamy półek tak zwaną zdrową żywnością. Niestety musimy przyznać wszyscy, że jest tak zwana żywność żywa i żywność przetworzona. I w momencie, kiedy myślimy o żywności żywej, to myślimy o takiej żywności, która właśnie nie uległa jakiejś obróbce. I ta żywność najbardziej nam służy, bo ona właściwie powinna nam przede wszystkim wysycać cały nasz organizm i właściwie cały dzień, właściwie głównie powinniśmy bazować na żywności takiej nieprzetworzonej, czyli żywej. Natomiast jak wchodzimy do sklepu, no to tutaj już jest mały problem, bo zarówno na dziale właśnie tym mięsnym, mamy zawsze te mięso już przetworzone, czyli odpowiednio zakonserwowane, odpowiednio przerobione. Na dziale nabiałowym mamy mleko, które już na pewno, jak tak zwane, patrzymy na opakowania, wszystkie jest przetworzone bardzo dobrze chemicznie. Sery i inne te produkty, masło również jest dobrze zakonserwowane, dobrze przetworzone i wszystko jest to rzeczywiście żywność, która ma daleko, daleko w kosmicznej odległości od tak zwanej żywności żywej, nieprzetworzonej. Jedynie ten dział tak zwanej zdrowej żywności, gdzie tam możemy znaleźć półki z jedzeniem też w sumie zakonserwowanym i zabezpieczonym, żeby mogło być w jakiś sposób przechowywane. Są to produkty, które może najmniej są schemizowane, natomiast nie ma tam też również żywności żywej. Gdzie tą żywność żywą możemy znaleźć? I tu jest właśnie zagadka, którą może od razu wyjawię, bo to są sklepy warzywne. No i tych sklepów warzywnych w danym mieście zazwyczaj jest w stosunku do tak zwanych sklepów spożywczych jest zawsze zbyt mało w stosunku do tych sklepów z przetworzoną żywnością, a jak już wcześniej mówiłam, żeby nasz organizm dobrze funkcjonował, szczególnie w tej porze jesienno już zimowej, powinniśmy mieć dobrą odporność, czyli dobrze organizm powinien być wysycony mikroelementami i witaminami, które właśnie znajdują się w warzywach i ich powinniśmy zjadać przynajmniej 5 razy więcej w stosunku do tej żywności przetworzonej. Takim wnioskiem chcę dzisiaj zakończyć. Dziękuję.